Ceramika to sztuka wytwarzania przedmiotów uformowanych z gliny lub innego materiału plastycznego, który utwardza się podczas procesów wypalania. W dawnych czasach rzemieślnicy tworzyli głównie przedmioty codziennego użytku, które z czasem przeznaczono na handel. W minioną sobotę o historii gancarstwa można było posłuchać podczas warsztatów z ceramiką przez tysiąclecia. Chcemy po prostu się pobawić z gliną. Tak, dokładnie. W tym momencie, a przy okazji zgłębić jakieś tam, no, pogłębić swoją wiedzę. Chciałem zobaczyć, jak można ulepić takie różne, na przykład talerze, miski, wazony. Podczas zajęć w Muzeum Historyczno-Archeologicznym uczestników wprowadzono w początki historii ceramiki na świecie. Pokazano przykładowe wyroby i zachęcono do stworzenia własnych, choć nie było to proste. Te wzory wszystkie to jest takie ładne, takie dokładne, że moim zdaniem tutaj pracę trzeba było włożyć sporą. Takie wzory to też bardzo wysiłek trzeba włożyć w to, żeby tak się napracować. Chcieliśmy zaproponować wykonanie trzech form różnymi technikami, stosunkowo prostymi. Pierwsza będzie polegała na wykonaniu formy z użyciem matrycy, druga częściowo z użyciem narzędzi. Mogą być i ostre, ale również i do odciskania związane z odciskaniem stempli. Natomiast trzecia to będzie próba odtworzenia naczynia taką techniką taśmowo-ślizgową, czyli najbardziej powszechnie użytkowaną w zasadzie przez pradzieje i okres starożytny. W ruch poszły narzędzia i wyobraźnia, jednak najbardziej przydały się tu ręce, ceramiczne podstawki, ozdoby, figurki i w końcu własnoręcznie wykonane i ozdobione naczynia pokazały, że każdemu z nas nie brakuje kreatywności, a na dowód tego każdy uczestnik mógł zabrać swoje wyroby do domu.